Właśnie kupiłem sobie Toyotę NSX. Jak wam się podoba Toyota NSX? No jak się podoba? Dobra, wkręcam was, no. To jest Honda NSX. I Acura NSX, ale tak czekałem na takie hejty w Nie ma to komentarzach. jak Pewnie warkot pierwsze silnika w trzy tunel. komentarze to będzie: Lucek, przecież to jest Honda NSX albo Acura NSX. Zależy na który rynek. Dobra, dzisiaj będziemy robić tak. Zrobimy najpierw tuning Hondy NSX. Uwielbiam wyzwania, ale ten kierowca to dla mnie jeszcze za dużo. Za dużo? Co za dużo? To prawie za... No dobrze. I tak, zrobimy sobie tą Hondę NSX i będziemy właśnie walczyć z tymi kierowcami. Taki jest cel nasz dzisiejszy, ale może uda się zrobić nam coś więcej. Zobaczymy. Więc chodźmy do salonu tuningowego. Najpierw przerobimy wizualnie. Później nie wiem, czy mam jeszcze jakieś karty, żeby polosować części, ale pisaliście mi w komentarzach: Lucek, zamiast wybierać konkretną część i czekać na aż się wylosuje coś, to możesz sobie po prostu wybrać, że chcesz mieć część na przyspieszenie. Wziąłem gałką dwa razy w prawo, patrzę, o kurde, rzeczywiście. A ja się modliłem, żeby było na przykład przyspieszenie, a mi się wylosował skok. Wiecie, to takie bonusy. A zaraz to zobaczymy, może jeszcze mam. Nie mam cztery karty, to jeszcze coś tam polosujemy. No, trzy karty jest na jedno losowanie. Dobrze, modyfikacja wyglądu. Zacznijmy sobie od obniżenia. Totalna gleba. I pewnie się zastanawiacie: ej, co ty masz za szyby w tym samochodzie? Ej, one są brudne. Nie, no, nałożyłem sobie takie naklejki na szyby, bo chciałem zobaczyć, czy się da na przykład zrównać kolor szyb z kolorem karoserii. I wyszła taka jedna bryła, jakby zrobiona z mydła czy coś. Śmiesznie to wygląda. No ale dobrze, ku waszemu zdziwieniu mamy tutaj jeden poważny bodykit, który znacznie zmienia nam wygląd Hondy NSX. Dlatego, że jest to... Zobaczcie sami. Rocket Bunny. Ten sam bodykit, który widzieliśmy w Forzie Horizon 3. Teraz zobaczcie sobie, bo to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o ten body. Cały samochód staje się krótszy. Jak dla mnie w Hondzie NSX ten tył jest troszeczkę za długi standardowo i ten bodykit sprawia, że on jest troszeczkę krótszy i mi się to bardzo podoba. Dlatego go zainstaluję. Pyk. I... klapa? Nie, no to już nie możemy chyba nic zmienić. Ale możemy zmienić spoiler. Standardowo mamy taki spoilerek malutki, ale możemy zainstalować coś takiego, co myślę, że jest kompatybilne właśnie z tym bodykitem. Ale możemy jeszcze takie wielkie ławki doinstalować. Masakra. Dajmy ten, bo ten wygląda, że chyba jest nawet jakiś sterowany, no nie? No wiadomo, tutaj w grze tego nie ma, ale... O nie. Nie możemy tylnych lamp zmienić. Znaczy mamy te rocket bunny. No nie fajnie, Wlucek. No nie fajnie. To mi się nie spodobało, bo bym chciał sobie zmienić. Bo tutaj jeszcze możemy do... Huście, co to jest? Biorę to. Możemy jeszcze w tej Hondzie zmienić sobie takie, na takie fajne LED-owe tylne światła. Co jest super. Nakładki. No tutaj już wiele właśnie zmienić nie możemy. Niby samochód mocno się zmieni, jak zainstalujemy coś tam. Ale tak naprawdę możemy tylko jeden bodykit tutaj założyć, chyba żebyśmy chcieli na przykład dać takie poszerzenie, albo dać od razu pyk. Cały przód nam się zmienia na ten taki rocket bunny, no nie? Ogólnie samochód jest bardzo szybki. Kupując nowe auto w Need for Speedzie, zwłaszcza takie, wiesz, już takie lepsze, no to od razu zyskujesz duże, dużo lepsze osiągi. Tam jedna osoba mi pisała w komentarzach, że ten Nissan, który ja mam, On jest dobry do pewnego poziomu, później już no, warto zainstalować, warto kupić sobie jakiś inny samochód szybszy. No i właściwie tyle, co my mogliśmy sobie tutaj zmienić, moi drodzy. To jest koniec już. Jeszcze możemy system audio zainstalować. Nie wiem, co on robi. Ja tu chyba wyłączę muzykę, bo ja jej nawet nie słyszę. Klapa bagażnika, tablica rejestracyjna jeszcze możemy zmienić i dyfuzor. A, dyfuzor jeszcze możemy doinstalować. Ale ja sobie dam spokój, chociaż nie, wiecie co? Wydaje mi się, że dyfuzor troszeczkę zakryje mi zbyt mocno wystające jednak koła. I one będą wyglądały na takie bardzo wąskie, brzydkie. A jak będzie dyfuzorek sobie jakiś... Ale nie, ten wygląda straszny. Wy go nie widzicie pewnie.
Ale tutaj po środku mamy. O, to, ten będzie chyba już lepszy. Bo tutaj po środku mamy takie. Widzicie? Okropne to jest. Nie, 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 musimy to wywalić. Dobrze, wiecie co? Spróbujmy najpierw odinstalować ten dyfuzor. Przecież nie, jego nie da się odinstalować. On tu cały czas jest. No dobra, to niech będzie takie coś. No i tak. Jeśli chodzi o modyfikację opon, to sobie ostatnio odblokowałem. Tylko. What? Co to dziwne to trochę jest? Czemu ja nie mogę zmienić... Aha, chyba musimy felgi najpierw zmienić. Tak czy inaczej, wszystko już sobie tu odblokowałem, bo tam trzeba było zrobić jakieś tam różne wyzwanka. Ja już sobie to porobiłem, więc spoko. Brakuje mi tutaj takiej opcji przy wybieraniu felg, że kupujesz sobie felgi do tyłu i że możesz sobie dać takie same felgi od razu do przodu. Tylko trzeba później znowu z przodu wybierać. Kurde, ja nie wiem, co jest w tych felgach, że one mi się tak podobają. Weźmy sobie... Tutaj przy wybieraniu felg nie można sobie zmienić widoku. Nie jest zmień widok, okej. Okay. O, to będzie super, bo teraz mogę sobie zobaczyć. Patrzcie na te felgi. Wow! Bierę je. One super wyglądają. No właśnie, można sobie oddalić widok i od razu widzisz więcej, no nie? Dobra, weźmy sobie cyk. Zmień widok. Fantastycznie. Akurat w Hondzie NSX pasują duże felgi. Możemy sobie je zainstalować. Dajmy je na czarno. Cyk, dla tylnych. I tutaj daj... O, shit, patrz jak to wygląda superowo. Ja nie mogę, jakie to jest fantastyczne. Ja tak lubię ten tuning. Wow. Wow. Tak można fajnie te auta zrobić. No ja nie mogę. Ej, spróbowałem sobie multika w tym Need for Speedzie. Powiem wam, że były okropne wrażenia, jak na pierwszy raz. Naprawdę, strasznie się grało. Dlaczego nie możemy zmienić profilu tej opony, to nie wiem. Widocznie on zmienia się wraz z zmianą felgi, bo w 15 było tak, że jak zmieniliśmy sobie felgę, to jeszcze mogliśmy ten profil opony sobie wybrać. A tutaj widzę, że przynajmniej w tym samochodzie takiej możliwości nie ma. Mimo, że odblokowałem już zmianę opon. Dobrze, więc z tyłu mamy taką felgę fantastyczną. I teraz musimy dobrać z przodu mniej więcej podobną felgę. Nie chcę, żeby ona była taka wklęsła, bo dwie takie wklęsłe felgi jak dla mnie nie wyglądają ładnie. A znowu taka, o na przykład taka w gwiazdę, zbyt rzadka w szprychy nazwijmy to, no też nie wygląda dobrze. Coś właśnie podobnego do tego stylu, o w ten sposób, nie? Tak możemy popatrzeć sobie. I chyba coś takiego bym dał na przykład, nie? No tutaj oczywiście jeszcze kolor można dostosować, zobaczmy. Tak, więc dajmy to na czarno i obwódkę, bo to chyba jest tak. Pyk, patrzcie na to. O, i o coś takiego mi chodziło, nie? Pyk. Zobaczmy sobie widok, zaraz jeszcze tylko rozmiar. Kurde, jakie to jest super, ach. Nie, myślę, że z przodu ten rozmiar jest aż za duży, ale kurde, jakie to fajne jest, no. Ej, ta NSX mi się podoba. Zaraz zobaczymy sobie, co tam gracze powymyślali, jeśli chodzi o malowania. No, tu już właśnie więcej zmienić ja nie mogę za bardzo. Jak to wygląda, kurde? Wiesz, to jest za ładne. Ja. Znaczy tak, żeby wiem, że jeszcze nie są ładne. Zaraz powinny być ładniejsze. Weźmy sobie malowanie, biblioteka i społeczność. Zobaczmy, co tutaj gracze powymyślali ciekawego. Wybrałem popularne, możemy wybrać też ostatnie chyba. O, popiera się długo. Cyk, jest coś takiego. Ja sobie na pewno jakieś malowanie wybiorę, bo niektórzy robią fantastyczne. Chociaż jeszcze nie ma aż takich superowych malowań na wszystkie samochody, to można coś tam sobie dobrać. Ja sobie zrobiłem takie dupne malowanie. O, patrzcie na to. Wow. Ale fantastico. Tylko kurczę, tutaj z przodu jest słabo nałożone. Ja myślę, że ktoś zrobił to malowanie nie na bodykit Rocket Bunny, tylko na standardową NSX. Dlatego nierówno naklejki są nałożone, ale Japanese style fantastycznie. Coś uwielbiam takie klimaty. No i tutaj mamy standardowe malowanie z czarnym dachem. Też bardzo spoko wygląda. Zobaczmy sobie dalej. O, co powiecie na takie coś? Podoba mi się taki typowo Need for Speedowski styl. Bierę. Fajnie wygląda. Pyk.
Udało się pobrać, ale mi się to podoba. Świetnie. O, ale fura, ja nie mogę. A wiecie, od razu na starcie ten samochód był dosyć szybki, ale ulepszyłem sobie go jeszcze troszeczkę. No i teraz będziemy brać udział w pojedynkach. Tylko tak. Dobra, wychodzimy sobie. I od razu normalnie zmieni się feeling jazdy. Dostosowałeś sobie swój ulubiony samochód. Ale szeroka dupa, ja nie mogę. To jest taka murzynka wśród dziewczyn, jeśli chodzi o szerokość dupy. Kurde! No i tak, to jest klasa wyścigowa, więc tu... świetnie, to chciałem. Ech. Tutaj możemy sobie dostosować parę rzeczy. Czułość kierownicy dam sobie na wysoką. Siła docisku zmniejszymy odrobinkę, żeby troszeczkę lepiej ten. Tylko 305 km na godzinę maksymalnej prędkości. To nie jest dużo. Chodźmy sobie teraz do warsztatu z częściami. Kupimy sobie jakieś części, o ile są takie, które będą mi odpowiadać. Czyli robię ten samochód głównie na prędkość. A zaraz wam pokażę wszystko. Więc tak, mamy sobie z kaktusem część. Tutaj mamy z ptaszyną. Premia do hamowania. Jeśli chodzi o tą klasę wyścigową, zauważyłem, że dobrze jest ładować części na przyspieszenie. Nitro się przydaje, ale najbardziej chyba nitro przydaje się w klasie uciekiniera. No i wiadomo, jeśli chodzi o muscle cary, tak? No a tutaj to tak różnie z tym bywa. Tu możemy sobie poinstalować tą część. Ona niewiele da nam tego boosta, ale zawsze coś. Zawsze to parę punktów wpadnie. I jakieś tam drobne ulepszenie jest. Teraz, no, wypadałoby zmienić sobie turbo na jakieś lepsze. Ale teraz właśnie powiedzieliście mi, że ja mogę sobie wybrać tutaj. O, zobaczcie, jak fajnie. Co mam tutaj słabe w mojej Hondzie? Na pewno czas lotu i lądowania mam słabe, ale to nie jest samochód do robienia skoków. Więc mi w nim zależy na czym? Na prędkości. Prędkość maksymalna 306 km na godzinę, czy na przyspieszeniu? Prędkość czy przyspieszenie? Na pewno nie skok. Nitro jest całkiem spoko, więc. Przyspieszenie jest ok, dajmy prędkość. Zobaczymy, co nam się wylosuje. Mam tylko jedno losowanie, bo cały czas... A może mam jeszcze jakieś te nagrody do odebrania? Zobaczymy. Ok, mamy jakąś premię do prędkości. Tak, i zobaczcie, jest to bardzo dobra część. 312 km na godzinę, czyli plus 6, plus 10 do mocy silnika. Świetnie wylosowałem, naprawdę bardzo ładnie się udało. Wcześniej miałem bonus do prędkości i przyspieszenia, ale tutaj ta część jest na tyle dobra, że i tak wszystko rekompensuje. Świetnie. Teraz chodźmy sobie tak. Zobaczyć, czy ja mam jakieś dostawy do odebrania, ale chyba ostatnio odbierałem. Mam jedną. Ok. Odbieramy sobie dostawę. 5000, tadam, i 4. Przypadek? Nie sądzę. Chodźmy w takim razie jeszcze raz i wymiany. I spróbujmy jeszcze raz wylosować jakąś premię do... Wtedy była prędkość. No to spróbujmy przyspieszenie. Podejrzewam, że nie wylosuje się nam nic super, ale mam teraz jakiś bonus. Zobaczcie, ta jedna część dała mi fajny bonus. Więc mamy... shit, zobaczcie. Czas lotu nam się zmniejsza. Spoko, ja nie chcę tym samochodem nigdzie latać, on jest niziutki. Mamy bonus do nitra, do mocy i pojemności, super sprawa. Premia do hamulców, w tej części poprzedniej też mieliśmy premię do hamulców, ale mamy premię do wszystkiego, co mnie interesuje, czyli moc silnika, prędkość, przyspieszenie. Fantastyczna część, fantastyczne losowanie. Zostały mi jeszcze dwa żetony, ale za nie nic nie polosujemy. Czyli samochód udało mi się na odcinku z wami bardzo fajnie potuningować. Nie spodziewałem się, naprawdę. No i zobaczcie, jaki jest teraz fantastyczny. Honda NSX z bodykitem Rocket Bunny wygląda fantastycznie. I podoba mi się to, że ten tył jest tak ucięty w tej wersji. No jest po prostu zajebiste auto, co wam tu dużo mam mówić. I trzeba też przyznać jedną rzecz, że jest to najszybsza Honda NSX, jaką jeździłem w jakiejkolwiek grze wyścigowej, poważnie. Jest bardzo szybki samochód, a jeszcze nie jest jakoś hardkorowo ulepszony. No dobrze, więc wypadałoby teraz wyzwać kogoś na pojedynek. Najlepiej, a widzicie, bo mamy tutaj różne klasy. Tutaj mamy terenowców, a nas interesują szosowcy.
którzy są gdzieś tutaj. Mogę się przeteleportować w to miejsce i zaraz jakiegoś dziada wyzwiemy na pojedynek. O, czuję, że będzie zaraz rozpierducha. Dobrze, wyznaczmy sobie miejsce tu. On tu stoi w miejscu? Ja nie wiem. Jedziemy. Jedziemy do niego z nim porozmawiać. Kyle, rozstrzygnij spór pomiędzy mną i Jess. Czym lepiej się ścigać w mieście? Sportowymi kompaktami czy muscle carami? Chodzi o czystą moc. Muscle carami, bez wątpienia. Widzisz, Jess? Mówiłem to. Muscle cary przyciągają uwagę, ale za to europejskie kompakty wtapiają się w otoczenie i też mają kopa. Cóż, Mac, Jess się nie myli. Ale po co mi wóz, który wtapia się w otoczenie? Po co mi wóz, który wtapia się w otoczenie? No właśnie, dobra, jedziemy w drugą stronę, bo oni tam gdzieś... Nie mogę ich złapać. W sumie ich ciężko złapać. No ale trzeba ich pokonać. Przypominają mi się czasy Undergrounda 2, ja wam? Też tam mieliśmy kierowców, których mogliśmy wyzwać, dostawaliśmy 200... Na początku chyba 100 dolarów, a później 250 dolarów za pobicie każdego. Plus jakieś chyba części, tak, dostawaliśmy części unikalne za to, że pokonaliśmy jakąś tam grupę tych przeciwników. Tutaj jest podobnie, chociaż jeszcze nie pokonałem żadnej grupy i nie wiem co dostanę, jaki bonus dostanę za to, że pokonam którego z nich. Dla mnie zbyt groźnie, nie jestem gotów. Który? Który zbyt groźnie? Jedziemy! Który kierowca wygląda zbyt groźnie? Ja myślę, że uda się nam ich pokonać. Dlatego, że tutaj są podobne zasady jak w Need for Speed Underground 2, zaraz wam co demonstruję. Jest ten ziomek, 260 punktów. Czy to raczej Jessie, to chyba jednak jest dziewczyna. Ty i ja, jedziemy. Let's go. Nissan GT-R Premium. Dobrze, trzymajcie się mocno foteli, albo nie wiem na czym tam siedzicie. Tam może nie czuć na tronie. No cóż. Nara. Shit! Nieźle! Co za niefart. No dobrze, spróbujemy jeszcze jego ją podgonić. Bo to coś było za ciężko. Gdzie to pojechało? Tam. No to nie. To, gdyby nie ten samochód, to może bym jeszcze jakoś wygrał. O i trzeba przyznać, że Honda NSX w tym. Wyganiamy to. Okej, może jeszcze coś z tego będzie. Trzeba przyznać, że Honda też bardzo fajnie driftuje. Nawet jeśli jest zrobiona pod wyścigi. Wow. Dobra, jeszcze kawałek. Dawaj, Tyler. Tracimy punkty. Tutaj w lewym górnym rogu mamy punkty. I jeśli dojdzie do 100 po czyjejś tam stronie, to wtedy przegrywa ta osoba, która... No, mniej punktów oczywiście. Cyk! Nara, bitch! Oj, przepraszam, nie chciałem tak brzydko powiedzieć. Ale wiesz o co chodzi. Chciałem cię sprowadzić do parteru. Dobrze, grzejemy. I chciałem powiedzieć, że zasady są tutaj bardzo podobne jak w Undergroundzie, tylko że mamy wytyczoną konkretną trasę, tak? Ale możemy tą osobę z tyłu staranować. No i wygrywa! Zostawić z tyłu, krótko mówiąc. O, właśnie się gdzieś rozwaliła. I teraz, jak jestem, im bardziej się oddalam, tym szybciej zdobywam te punkty. Trzeba przyznać, że gdybym się nie zderzył z tamtym samochodem ruchu ulicznego, chyba to była jakaś limuzyna, to bym wygrał szybciej. Dokładnie o to chodzi. Ale ogólnie, zobaczcie, mam dużo słabszy samochód. Masz tupet, rywalizując z moimi kierowcami, robaku. Mam gdzieś, kim jesteś, ale ty powinieneś na mnie uważać. Na Natalię Nową, szefową klubu 1%. Uwierz mi, nie chcesz mnie wyprowadzić z równowagi. Okej. Ciekawe. To ty nie widziałaś, jak ja jestem zdenerwowany, jak jestem zdenerwowany. Patrzmy sobie tutaj. W prawo. I musimy znaleźć następnego kierowcę. Moja Honda szybsza niż wygląda, pokona go. Gdzieś tutaj... się ukrywa, tak jest, już go widzę. Mamy go na celowniku. Mam nadzieję, że to nie jest offroad, bo w takie offroadowe klimaty się wbijamy. Teren! Czy damy radę?
No, może być problem. Mój samochód taki za dobry na tyle nie jest, ale ten ziomek ma bardzo słaby samochód, więc są duże szanse, lepiej, że go pokonam. Żebyś był gotów na walkę. Dawaj, dawaj, gazu. Dobra. To się jeszcze da wyklepać. Wow, wow, gdzie ja pojechałem? No nie, oszukali mnie. To nie tak miało być. Cieć. Powracamy. Peach to chyba jest ta. Morella albo coś tam takiego bruskwinia, nie? Peach. Peachy. Ty, co to tak pojechało daleko? Nie, no nie może być, ale to wykiwali mnie na samym starcie. Był po... O, nie! No tutaj może być problem, ja mam taki, no nie za dobry samochód na te rzeczy tutaj. Ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Jedziemy spróbować jeszcze raz. Musiałbym zmienić sobie przed tym pojedynkiem samochód. Nie chcę mi się wchodzić specjalnie do garażu, bo tutaj można przed wyścigami zmienić auto, ale podczas pojedynku, przed pojedynkami nie bardzo. Chodź tu. Ciekawe, czy będzie teraz inna trasa, się wyznaczy. No tam to było niesprawiedliwe, bo żeśmy źle wystartowali. Ono miało tam lepszy początek. Spadłowa, dziadu. Dobra, nie driftować. O, i teraz super. Zostawimy to dziadostwo z tyłu tam. W zakrętach muszę powoli. Lusterko mi się ułamało, o, drugie też. Patrzajcie, co się dzieje. Cyk. Całego nitrosa wpompowałem elegancko. Teraz dookoła tutaj. To jakiś stadion będzie, czy co? To. Coś tutaj budują takiego dziwnego. Dobra, już 40 punktoków mam. Okej, co to? Meta już? Jakąś metę mieliśmy? O! Okej! Okay. Załatwiony. Czy załatwione? Ono, ono. Nie wiem za kogo się masz, ale kompania ryzykantów wie jak sobie radzić z problemami. Te? Ścigaj się z moimi ludźmi. Zobaczmy co się stanie. Okej. Okay. Zobaczymy to zobaczymy, nie zobaczymy to nie zobaczymy. Szukamy następnego frajera. Trzeba go objechać. A, daleko trochę. Ale tu już będzie szosa chyba. Tak, 290 punktów, to nie są żarty. Z tego co wiem, samochody dragowe, gdy przekroczymy jakiś tam próg punktów, chyba 300, to przerabiają się na samochody super dragowe. Zastanawiam się, jak będzie z samochodami do driftu i do wyścigów i w ogóle inną klasą. Tam offroady, nie? Tam będziemy mieli nagle takiego super offroadowca czy coś? Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. Ej, to wygląda na jakiś tor wyścigowy albo coś takiego. Swoją drogą ciekawie usytuowany zaraz pod wiaduktem. No nie wiem. Ej, wygląda jak jakiś fajny plac zabaw dla ludzków. Ej, bo podoba mi się też w tym Need for Speedzie, no ogólnie mapka bardzo fajna jest, dlatego że możemy sobie wszędzie skakać. Tak czuję się troszeczkę jak w GTA. Jak widzisz, że nie możesz gdzieś przejechać, to na pewno gdzieś w okolicy jest skocznia, aby tam przeskoczyć. I tutaj właśnie mamy skocznię, spróbujemy się na nią rozpędzić, no ale to nie jest samochód do robienia skoków. Ja sobie w którymś tam odcinku zrobię taki specjalny samochodzik do robienia skoków i wtedy sobie podziałamy. To teraz to jest tak. Ale gazu. Czy? Odległość! Okej. What? Co to było? Widzieliście to? Pierwszy raz w tej grze przeleciałem przez podłogę. O kurde, wciągnęło mnie. Dobrze, tu mamy jeszcze jakiegoś ziomka przede mną. Wyzwiemy go na pojedynek. Ja kurde, co to było? Dobre. No, przypadki się zdarzają, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby tutaj się zatopić. Pamiętam, że w... czym to miałem tak? Chyba w... W jakim to NFS-ie tak było, że się można było zatapiać? A, w Rivalsie było tak. W Rivalsie było tak, że jak jechałeś za szybko, miałeś słaby komputer, powiedzmy tam za słaby RAM czy coś, i się zatapiałeś pod ziemię.
Były też takie miejsca na mapie, gdzie praktycznie zawsze się zatapiało pod ziemią. To było słabe. A na szczęście już możemy zapomnieć o Rivalsie. Gdzie to pojechało? Musimy na stację benzynową się przeteleportować. Ciężko ich złapać w sumie. Ale zaraz ich tutaj pogonimy elegancko. Gdzie to jest? Dobra, teraz tutaj musimy skręcić. I gonimy to dziadostwo. Także co? Bardzo proszę w komentarzach w skali od 1 do 10 powiedzieć coś miłego na temat mojej Honda NSX, mojego nowego samochodu. No ocencie, no co myślicie o nim? Jak dla mnie rakieta. Co my tu mamy? Golfinę? 220, powinienem dać sobie radę. Będziesz podziwiał moje tylne światła. Tak. W NSX są fantastyczne. Golf GTI. Jedziemy. O, żeton, czekaj, bo chciałem żeton wziąć. O, shit. O, ale mnie wykiwał, patrzcie, a widzicie. Tutaj jest kolejny problem w NFS-ie, że boty jak nie przejadą przez punkt kontrolny, to im się nic nie stanie, ale jak ty nie przejedziesz przez punkt kontrolny, to musisz do niego wrócić. O nie, oni mogą jechać prosto. Ej, zgubi mnie chyba. Co on tak tutaj go ten? Co? Jaki ziom. Ej, co on tak wystartował tutaj na tej prostej? To nie... Co? Gonimy gnoja. Ja pierdzielę. To było dziwne. Okej. Okay. Jedziemy. Dobrze, koniec zabawy. W porządku. Nie ma problemu. Chodź, ziomeczko. Chodź, chodź. Czy mamy znowu ten sam wyścig? Chyba nie. Patrzcie, tutaj też można się fajnie spychać z tymi botami. W Fordzie Horizon 3 boty ważą 700 ton. A tutaj jak kogoś zepchniesz, to naraz. Tak jest. W razie jakby cię jakiś tam frajerzyna doganiał, to możesz mu pocisnąć. W multiku było troszeczkę inaczej. Tam jak mi ktoś dupszota strzelił, jeszcze sobie zobaczymy tego multika. Jak mi ktoś tam dupszota strzelił, no to kurde, dostałem takiego powera, że szok. A ja tam na multiku jeździłem, to moją pierwszą Golfiną sobie wybrałem, jako pierwszy samochód. I... A wszyscy tam mieli już jakieś hardware'owe wozy, jakieś tam regery i inne tego typu auta. W ogóle zauważyłem, że w multiku regera jest popularna, chyba ze 3 jechały w jednym wyścigu. No i tutaj multik wygląda troszeczkę inaczej. O, to też warto o tym powiedzieć. Jeśli nie testowaliście jeszcze osoby, które mają Need for Speed, albo te osoby, które zastanawiają się nad kupnem gry... Okej, koniec. Nada. To multik wygląda inaczej niż w 15. Tutaj nie mamy tak, że jeździmy po otwartym świecie, chyba że czekamy na wyścig. Tutaj wszyscy wbijamy do lobby, gdzie czekamy na wyścig i się ścigamy. To mi się podoba z jednej strony, a z drugiej strony nie podoba, dlatego że chyba nie będziemy mogli jeździć tak po pojeździe dowolnej, na przykład z jakimś znajomym i pokazywać furtki, tak? Ale w 15 trzeba przyznać, że był zajebisty chaos z tym, co się działo na drodze, na multiku. Nie dość, że... No nie, no może nie można powiedzieć, że synchronizacja była słaba, była całkiem spoko, ale... No nie można było się z nikim zgrać, tak? Raptem jedna osoba dołączała do twojego wyścigu i na tym koniec. Ej, moja Honda wygląda okropnie. Warto by było pojechać na stację i ją naprawić. Ale to już w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.